Siema, siema, hej, jest Kuba. To oczywiście musi być MRF-a. Halo, zbiornik. Siema, siema, siema. Słuchajcie, MRF-a po 2 miesiącach użytkowania. Kuba. Zbiornik pusty. Zbiornik pusty, pokaż. Słuchajcie, MRF-a 120 po 2 miesiącach użytkowania. Jedyny mankament to po prostu zżeracz paliwa. Prawda, Kuba? Tak, na żwirownie górki, co robiłem, wyczyszczone opony. Od razu. Ale zjechałeś trochę już te opony. Ale łoi cały bak, tak? Cały bak ci łoi na żwirowni, na jeden wyjazd. Jest pusto, naprawdę. Pokaż. Będzie widać, nie będzie widać. Słuchaj, no i teraz tak, 2 miesiące użytkowania. No w sumie co tydzień jeździsz, tak? Tak. 2 razy w tygodniu można powiedzieć, że jeździsz. No i co? No jak? Jakie wrażenia, powiedz? Wrażenia bardzo dobre. Tylko właśnie tu się takie coś zrobiło. Pokaż. Bo się to rusza właśnie. Jakiś luz się zrobił. No i co jeszcze? Wszystko jest w MRF-ie bardzo dobre, bardzo dobrze się sprawuje. Górki podjeżdża. No. I to nawet trudne, tak? Na tych małych kółkach. Takie małe kółka, nie? No. A jakiego fikołka wykręciłem, nie? No, nagrane jest. Ale dobra, poopowiadaj trochę o tej MRF-ie jeszcze. Jakby ktoś chciał kupić taką. To jakby chciał ktoś taką MRF-ę kupić. No może trochę inną w kolorze. Ale to się nie różni tak. Niczym. No kolorem, ale co to jest? No ale tak, no jak sprzęgło funkcjonuje, jak biegi się sprzęgło zmienia. Sprzęgło jest bardzo dobre. Czyli lekko chodzi? Lekko, no dla mnie akurat. Lekko czy ciasno? Lekko. Hamowanie jak? Hamowanie też dobrze idzie. Przyspieszanie? Przyspieszanie też dobrze idzie. Tu, a właśnie, dziadek, no. Bo tam w kładzie trzeba jeszcze przyczepić tu, tym jeszcze. Bo tam w kładzie właśnie, aha. Jak tu zrobiliśmy na silikon, trochę nawet wyciekło, bo na szybko robiliśmy. I trzeba przed wyjazdem tam zrobić, no bo właśnie... Jak byliśmy tam na tej żwirowni... No ale dobra, ale teraz powiedz tak, a biegi, jak wchodzą biegi? Łatwo, trudno? Wchodzą łatwo, ale już schodzić na luz, to tak no już tak ciężej jest. Ciężko. Z tym jak to się tu rusza mi, nie? Ale to nie ma wpływu, wiesz, to że to się rusza. To nie ma wpływu. Po prostu na luz nie możesz bić. No za bardzo. Czyli jak przy zejściu na przykład z trójki na dwójkę dobrze wchodzi? Tak, to dobrze. Może musi się skrzynia jeszcze dotrzeć. No. No i co? Jeszcze jakieś mankamenty? Coś ci nie pasuje? Czy pasuje? Pasuje. Wszystko ci pasuje? Pasuje. Tylko prędkość musi być, nie? Teraz będziemy musieli ci lagi podnieść, wiesz, tutaj na półce. A gdzieś o centymetr. Bo zobacz, jaki tu jest... Wejdź tak w dość widelec, dasz radę? Hamulec przedni. No widzisz, jaki mały skok masz. To jest to, nawet zaraz to zrobimy, wiesz? I kierownicę, ja bym ci jeszcze ją dał tu, w tą stronę, wiesz, żeby była niżej. Przesuniemy ją. Będzie ci lepiej. Ok? No i co, polecasz taki motocykl? Polecam, bardzo fajny jest. Ile razy się wywaliłeś, powiedz? O, nie powiem, bo 50. Nie. Może trochę więcej. A silnik mam starty już od butów. No, pościerałeś go. No. Czyli zaczynasz dobrze jeździć. I tu chyba pościerałem, patrz. No. I to nie od gleb, tylko od trzymania
motocykla. To co, polecamy? Taką? Polecamy. No to dobrze. Słuchaj, chodź pozmieniam ci tutaj. Weź go postaw na nogę. Trzymaj. A tak jeszcze powiem, bo kolega chciał kupić, chce sobie kupić taki motor też. Tak? Z osiedla. O, zaraziłeś go? No chyba tak. I poleciłeś mu Kajo? Znaczy Kajo MRF? 120 mówił, czy większy? I mówił, gdzie kupiliście motor i ile się tam jechało. No to mówię, że 3,5 godziny, no bo do kartu zjechaliśmy na 3,5 godziny, nie? Tak. To była wyprawa, nie? Dobra, kup sobie. To była bardzo wielka. Trzymaj, a ja ci poprawię i sobie zobaczysz, czy będzie ci tak pasowało, dobra? Dobra. Czekaj, co my tu potrzebujemy? Imbus. Tak, potrzebujemy. Imbus. Maszyny działają. Bardzo dobre sprzęty tam są. No. Kłady, nie kłady. 110. Takie też terenowe. Ale wiesz co, powiem ci, nie mam kluczy. Wszystko wywiozłem do CBR. Co? Radę. Wszystkie klucze pozabierałeś. Wszystkie. Dziadek. Ale tu mam jakieś. Kiedy będzie filmik z Hondą? Z Hondą? Z Hondą. Wiesz co? Chyba po majówce dopiero. Może w lato? No w lato na pewno. Nie, po majówce. Niech tylko ciepło się zrobi. Pierw muszę ją do serwisu zawieźć. A? I co, sprzęgło? Dobrze ci chodzi, tak? Dobrze. Hamulce, tył? I... Już lepiej? Wysiadasz? No tył, no już lepiej. Lepiej. Czyli hamujesz tym. A, czy nie idzie ruszyć? Tak to hamowałem przodem, ale teraz będę hamował tyłem. Nie no, musisz równo hamulcami, wiesz? Przód i tył. A. Uczyć się obydwoma. I wtedy co, ośrodek ciężkości na tył przenosisz. A, okay? No dobra. Czyli jak hamuję dwoma, to już środek czy... Zobacz, ja ci tutaj opuszczam ją. Zobacz. Żeby ci było lepiej, żeby nie było jak na rowerze, rozumiesz? No. Klamki ci też trzeba będzie opuścić. To, czyli teraz. Jak ja hamuję, to mamy do tyłu się przesuwać. Tak. Tak jak jedziesz, przypuśćmy, szybko na wprost. No. Tylko jeszcze bardziej do tyłu. No. A wiesz dlaczego? Żeby ci po prostu przednie koło nie uślizgło. Tak jak tobie. Tak jak mi, właśnie. Bo gleba była bardzo zła. No. Bo teraz to miałeś jak normalnie w składaku. No, w składaku. No. To teraz mówisz, będzie mi lepiej. Tak. No weź zobacz. Proszę bardzo. Weź sobie usiądź. Jezus, jaka zmiana! No. Znaczy przytrzymał moto. No. Czekaj. Chwila. Klamki trzeba chyba właśnie. No ja ci trzymam, a w sobie pozycję ustawię. Lepiej? Lepiej do tyłu można się wyczynić, nie? No, a klamki jak? Niżej je dać? Trzeba czekaj. Czy lepiej ci tak jest? Tak mi dobrze jest. Tak? Tak, z klamkami tak mi też dobrze jest. No to super. Dobra, to teraz jeszcze musimy ten zawias podnieść. Dobra, postaw. Dobrze jest. Dobrze jest? Teraz jest lepiej. O wiele. Okej. Okay. O wiele lepiej. Od razu trzeba było to zrobić, ale widzisz, no... Kierownica nie... Teraz robi. Dopiero tak przyuważyłem. Nazierałem ten silnik. No, nazierany jest. Żeby mi się buty nie spaliły, tak no, jak tacie. Nie spalą.
Dobra, szukam teraz jeszcze klucza. Będę bez buta jeździł. No. Dobrze jest. Patrz. Zobacz. Zmusimy lagę. O tyle, żebyś miał większy skok. Zobacz. Ja bym nawet tak zrobił. Skręcę i zobaczymy, dobra? Dobra. N, dół, R. Co robimy? Co robimy? MRF. Ustawiam. MRF. Lagi. Kubie, lagi. Jakie lagi? Lagi tutaj. No lagi! Jakie lagi? Jakie lagi? Mama, kiedy wsiadasz na kłada? Jak będę miała natchnienie. Szmar najlepszy? Najlepszy. Jest. No dobra. Luzy są? Chodź, zobaczymy. Nie na mnie tu. Patrz, luzów nie ma. Zobaczymy przód. Też wszystko sztywno. MRF jedzie. Omija. Dobra, teraz sobie wypróbuj. Widelec? Jak ci będzie. Nie widelec. Jak ci, jak będziesz sięgał do ziemi. Fajnie. Dasz radę? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Będzie ci lepiej, wiesz? Bo będzie ci przód lepiej wybierał. Wiesz? Bo tak jak miałeś taki mały uskok. Zobacz, ja ci podniosłem to 1,5 cm. No to teraz zobacz, jeszcze wciśnij widelec, zobacz jak teraz to chodzi. Wow. Całe sprzęgło wróć. Dobrze czy źle? Coś nie pasuje? Pasuje. Czy ci to opuścić na dół, te klamki? Wiesz, żeby ci się ręka nie męczyła, bo teraz musisz palce mieć u góry, rozumiesz, całą tą dłonią. Żebyś dobry chwyt miał na monetę. No to chyba... No, to opuszczę. To, dobra. Tak, opuszcz. No to zejdź. Tam wszystko sobie w motocyklu, wiesz, dobrze dostosować. I poprawić. I poprawić. Jak coś nie pasuje, to trzeba poprawić. Tak, trzymaj. Tak jak na przykład w tym kładzie, nie w Raptorze. Nie podobało, bo nie było żadnej okleiny i bardzo tobie się dziadek nie podobało, nie? No. A jak teraz jest okleina, to od razu fajniej wygląda. Nie? No, w Raptorze? No, w Raptorze. No pewnie. Nie lepiej. Tak to był cały niebieski, nie? Mhm. A teraz wygląda jak król. Jak kto? Jak król. No. No bo taką okleinę ma ładną, nie? No. Mi to jak się przestawiam klamki, to zaraz mi coś nie pasuje. Aha. No. Jak nie pasuje, to trzeba poprawiać. Co? Lepiej? Czy jeszcze coś poprawić? Jeszcze na dół dadzie? Nie, już są dobrze. Tak? Tak, są dobrze. Najwyżej na tym. W czasie jazdy to ci poprawimy, jak coś ci będzie nie pasowało. No to super, no to się cieszę. Dobra, skręcę jeszcze tutaj na zawiasach. Weźmy postaw. A chcesz nakłada? Kładem? Aha. Kładem? No, już będę. To jeszcze tym, bo tam tylko nie można. Weź 700. No. Tu razem pojedziemy. Mamy chyba... O, no to teraz masz... O, to pomachaj. Pani kładowczyni. To sobie jeszcze takie zrobimy pożegnanie wspólne. Klaudia, chodź tu bliżej. Nara, hejos! Jezus.
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.